Ackerman, tylko u nas. Wystawa obrazów w galerii. Galeria Valdez w Chicago po raz pierwszy udostępniła odwiedzającym dzieła Marka Ackermana. Mark Ackerman to mało znany amerykański malarz, jednak jego obrazy są ze wszech miar niezwykłe. Cechują je bogactwo i niepokój, a ich niuansowość jest idealną ilustracją złożonych interaktywności z związków artysty z jego dziełem. Przedstawione na następnej stronie malowidło nosi tytuł Most nad wzburzoną wodą. Został namalowany w 1929 roku. Fragment z katalogu wystawy. Kobieta na pierwszym planie jest najwyraźniej zaniepokojona. Patrzy się prosto na nas, jednak zdaje się nie być świadoma poruszenia wokół niej. Niebo, które zwykle jest symbolem wolności i przestrzeni, jest na obrazie przytłaczające i skłębione. Wystawa Ackermana w Valdez Galerii będzie otwarta od 31 stycznia. O! To jest z tego. Z pierwszej części Still Life ten obraz. Dobra, witam wszystkich bardzo serdecznie. W kolejciku zagrajmy w Still Life 2. Dobra. I kontynuujemy śledztwo naszej agentki Victoria McPherson. Wszystko już? Wszystko. A Herbert Ackerman? Nie. Dobra, jeszcze Herberta znajdź. O! Herbert Ackerman. 1879-1958. Urodzony w Chicago w bogatej i uwikłanej politycznie rodzinie. Herbert Clark Ackerman od wczesnych lat młodzieńczych przejawiał cechy przywódcze. Będąc jedynakiem, stracił rodziców w wieku 12 lat. Zamieszkał wówczas ze swoim wujem w stanie Oregon. Był zatrudniony w przedsiębiorstwie swojego wuja, a następnie wysłany na Uniwersytet Stanforda, gdzie zdobył tytuł magistra inżyniera. W 1905 roku poślubił córkę bankiera z San Francisco. Rok później urodził mu się syn Mark. Żona Herberta zginęła w trzęsieniu ziemi, które zniszczyło San Francisco. 9 lat później Herbert ponownie się ożenił, tym razem z młodą francuską. Herbert często pracował za granicą. Wybuch I wojny światowej zaskoczył go, kiedy przebywał w Anglii. Później stopniowo porzucał pracę inżyniera na rzecz kariery dyplomatycznej. Przez ponad 10 lat pełnił różne funkcje w placówkach dyplomatycznych, wożąc ze sobą syna do różnych krajów w Europie i Azji. Pod koniec 1929 roku powrócił do Stanów Zjednoczonych i przez jakiś czas mieszkał w Chicago. 3 lata później przeniósł się do Los Angeles, gdzie ostatecznie osiadł na stałe. To właśnie w stanie Kalifornia jego kariera polityczna rozwinęła się na dobre. W 1949 roku został wybrany na gubernatora stanu Kalifornia, zaś w 1953 roku ponownie wygrał wybory. Zmarł na raka w Los Angeles rok po zakończeniu drugiej kadencji. Dobra. Co, nie ma nic. Dobra, szukamy teraz w bazie danych. Aha. Ja mam patrzeć hasło teraz. Aha. To chyba. Aha, dobra. To dawaj, Beatrice. Brak wyników. Harold.
Baza danych FBI. Akredytacja poziom trzeci. Nazwisko Perrin. Imiona Harold William George. Pseudonim rzecznik z Los Angeles. Płeć mężczyzna, narodowość Amerykanin. Cechy szczególne, pionowa blizna na podbródku, tyki nerwowe, data i miejsce urodzin, 19 września 1929 roku, Phoenix w stanie Arizona, jeszcze coś tu można wziąć na dół, data i przyczyny zgonu, 3 czerwca 1959 roku, samobójstwo przez powieszenie, zarzuty, 5 zarzutów morderstwa ze szczególnym okrucieństwem. Komentarze. Perrin powiesił się, wyceli niecałe 2 miesiące po aresztowaniu. Aha. Milutko, nie? Jak cholera. Czyli ten Perrin nie żyje od dawna. Mark Ackerman przez trzymanie żyje, nie? Plik usunięty. Was destroyed in the 30s because of the deal the FBI made with Herbert Ackerman. Just think, it was the era of the untouchables. Aha. Tak, czasy nietykalnych. Czyli Ackerman naprawdę nie żyje. Dobra, co tam jeszcze Betis, ale nie. Może ten coś, Edward. Brak wyników. Emil Zarkowicz. Brak wyników? To kogo ja mam szukać? Henry Allen? Ty. Henry Allen. Jak to jest jednak to tylko zmieniłem po prostu imię. A ten? Aha. Baza danych FBI. Akredytacja poziom drugi. Nazwisko Allen. Imiona Henry Mark. Henry Mark. Pseudonim brak. Mężczyzna. Narodowość Amerykanin. Cechy szczególne brak. Data i miejsce urodzenia. 24 sierpnia 1940 roku. Stan Kalifornia. Ojej. Tam jeszcze jest. Data i przyczyna zgonu. 19 maja 1985 roku. Wypadek samochodowy. Aha. A się zarzuty? Znaczy, jest zarzuty jakieś. Zarzuty oszustwa podatkowe, fałszerstwo i posługiwanie się fałszywymi dokumentami. Ty, a jak to jest ten, co ona się w nim zabujała? Ha. Niby pozorowała swoją śmierć. Posiadanie narkotyków, ukradzież z łamaniem, przemoc w rodzinie. Komentarz. Allen żył w związku partnerskim z Marią Angelicą. Z Marią Angeliką Valdez. Która zginęła wraz z nim w wypadku w maju 1980. W maju 1985, dobra. Allen. O, rzesz. Zgadłam. Ty zgadłam, to jest ich syn. O, ja pierdziele. Ona się spotykała ze synem mordercy. Ale jazda. Allen i Valdez mieli syna o imieniu Richard. Wow. O, wow. No. To jest on, kurde, podobny nawet na gębie. Henry Allen i Maria Valdez. Ja nie mogę. Ha! Więc to jest on, na stówę. Son named Richard. Shit, that can't be true. This can't be a coincidence. No. Morderca jak cholera. Ja pierdziolę. I'm not here at the moment, but you can leave a message.
Richard, if you're that nurse's grandson, why didn't you ever tell me? I have to get back to Chicago right away and get to the bottom of this. Uh-huh. Ooh. Halo. Wróciłaś już do tego Chicago? O. Ktoś dzwoni do nas, kurde. Wow, 3 lata później? O kurde. Hello? Vic, it's me. Is this a bad time? Claire, I fell asleep in front of the TV. What time is it? Almost 10 p.m. Sorry to wake you. Do you want me to call you back tomorrow? No, no. I was having a nightmare anyway. As soon as I fall asleep, I relive the same old stories. Still having nightmares about the Chicago killer? Vic, you have to stop thinking about all that. It happened almost 4 years ago. Tell that to my subconscious. Were you calling me about the case? I have the results of Ellen Dunnigan's preliminary autopsy. Let me guess. The killer left no trace. Absolutely nothing. The body was carefully cleaned of any clue that could have led us to the killer. The modus operandi seems identical to the other victims. Various wounds meant to inflict pain, then a bullet wound causing death. Good Lord. It's been going on for almost 3 years and this asshole still hasn't made a single mistake. Are you going to be in Maine for a while? I still have to question a few possible witnesses. Garrus wants this by the book, but I doubt it'll turn up anything. Oh, yes, your new partner. Fresh out of Quantico. I gotta go, Claire. Hernandez is up to her old tricks on the news again. Okay. I'll call you if I have anything new. Take care of yourself. The horribly tortured body of Ellen Dunnigan was found this morning. The body was discovered on the side of Route 201, less than a mile outside of the small town of Jackman, Maine. The young woman, a Holton native, had disappeared on September 22nd. The modus operandi removes any ambiguity over the killer's identity. This is without a doubt the latest chapter in the heinous rampage of the East Coast Killer. As with the previous murders, the killer filmed the suffering which he inflicted on his victim. He then sent DVDs of the footage to the authorities and the media. The FBI has refused any comment in the wake of this new crime. Special Agent McPherson, who has been on the case from the beginning, seems completely incapable of making any headway whatsoever in this case. How many innocent victims will have to die before the killer is stopped? It's a legitimate question, given the investigators' utter lack of results. This is Paloma Hernandez for 5TV. Paloma Hernandez, kurde. So, just like that, I'm completely overwhelmed? What a bitch. No, trochę. McPherson. This is Paloma Hernandez. Do you remember me, Agent McPherson? Unfortunately, yes. I just saw your mug on TV. One doesn't forget that kind of trauma. Very funny. Listen, I know you don't like my work, but I don't have anything against you personally. I also have people to answer to, and the competition is fierce. Aw, you're breaking my heart, Hernandez. Switch careers. The FBI is hiring. I'm not calling to apologize. I have a proposal for you. Can you meet me at the Bishop Motel in Jackman for a chat? Right. You want me to join your TV games? I'm afraid I'm gonna have to decline your offer. I'm in touch with an informant. He has discovered certain information about the killer. I'm ready to divulge it if you agree to give me exclusive access to the FBI investigation. That way, we'd be working together instead of being at loggerheads. What do you say? Are you serious? You've been making my life hell since this case started, but now you want us to be best friends forever because suddenly it suits your purposes? If you've got information on the killer, then give it to me. No conditions. If you conceal evidence or hinder our investigation in any way, I can guarantee you a stint in the slammer. Night, Hernandez. Oj, się wkurzyłyśmy ostro. Richard is a murderer. I hate being hung up on. Vic McPherson, please leave a message after the beep. Czyli
to nie, to jest on na stówę, kurde, to jest ten. Oj, masz przerąbane. Maskę jakąś założył, idiota. Ojoj, strasznie. Ucior jakiś. No, Milusia gra, nie? Zajebiście Milusia, ja. Oj, kamerka jeszcze, o. Jakieś robaki po tobie chodzą, weź się obudź. Ła. Ła. The star of my next film is finally awake. Welcome to my humble abode, Mr. Fernandez. You must feel a little lost. Don't worry. I'm going to take good care of you. Don't know what you intend to do. Maybe we can make a deal? I doubt that. I want to do away with those who are tracking me. Their interference doesn't amuse me anymore. You are one of those people, Hernandez. You're the one who dubbed me the East Coast Killer. It's time you understand what really lies behind those meaningless words. I know who your informant is. The former FBI agent, James Hawker. He's going to die, just like you. Of course, I'll be much quicker with him. He doesn't have your charm. Do you recognize this place? This is where the actresses immortalized in my videos made their debuts and bid their adieus. I love this room. It holds so many delicious memories. Well, for me at least. Please, I'm begging you. Let me go. I won't tell anyone what's happened. You're right about that hot stuff. I went to a lot of trouble to get you here. And now you'd like me to give up all my lovely plans? You know me well enough to know that I take everything to its proper finish, and sometimes even a little beyond that. I have to leave you for the moment. I have a few things.
things to arrange to take care of your friend Hawker. See you very soon, gorgeous. Don't panic. I have to get out of here or find a way to call for help. This sicko's put up cameras everywhere. Dobra, co to jeszcze zbieramy? Rzeczy różne pierdoły. The collar is locked around my neck. It's impossible to remove it. The darn collar shocks me when I try to go through the entryway. It's not turning on. Looks like there's no power. This cable is connected to an electrical outlet and won't come out. I've got to pull it out. Rozejrzeć się. Mówię tutaj coś. Nie. Co tutaj? Nie, też nie ma. Co mam zrobić? Nie pamiętam. Cholera, to coś tamtyna służyła do czegoś, a do czego? Materac? O, materac wziąć. Aha. Dobra, też mi po co mi tam też potrzebna, ale chodź tu. Aha. I też szafa. Dawaj, to złożymy. Bierz, odkładaj. Dobra, teraz chyba mogę iść. Ten materac. Słuchaj. I po co ten materac potrzebny? Żeby... nie, jakoś przejść. Ten ma teraz potrzebny. A tam też nie przejdę, tak? Czy przejdę? Nie, nie przejdę. Cholera, może drzwiami coś. Chodź tu. O Jezus. Aha. Może tej szafy można podłożyć też chyba. Chodź tu. O, cię sunę. Dobra, to... O. Co się dzieje? Co dalej? Zapalam światło niby. Chodź, dobra. O Jezu. This sicko's put up cameras everywhere. Coś to można jeszcze wziąć? Nie. Łóżko przesunąć? Nie. Tam coś było. Tam coś było. Co było?
kill us makes us stronger. Do you subscribe to this philosophy, dear friend? If I don't want to suffer the same fate, I have to find a way to escape from the psycho. I'm not touching this. I'm not touching this. Dobra, Palomą teraz gramy Hernandez, tak. Mhm. Co ja mam dalej zrobić? No to dotknąć nie wiem. Albo to. Albo to dotknąć nie. Hernandez, dziennikarka chyba, tak? Coś tam. O. Weź coś. Z tym. O. Cholera, coś jeszcze trzeba znaleźć. Łóżko może? Tu pod łóżkiem coś. Ej, tu coś. Tu coś jeszcze. This sicko's put up cameras everywhere. Poduszki, zdjęcia różne. Co ja mam to zrobić? I'm not touching this. That's all. I'm not touching this. To połącz z tym. Weź to przejdź, szefy. To... Nie można. To co mam zrobić? I'm not touching. Czy będziemy odkręcać? Dobra. Tak? Nie? There's a plate screwed onto the entryway. O teraz. Ta. Każda postać musi tym mówić. Jej, odkręcamy. Jakieś pudło. Co otwieramy? A circuit board. Seems to be working. For now. Tak, działa chyba. Dobra, super. Aha, teraz to i to podłączyć. I co? Wywaliłam prąda! Jej! To muszę ci chodzić ciekawe. Mogę? O, mogę! Będzie chodzić. This looks really solid and I can't pry these boards off barehanded. No, wiesz, że gojnikami, to nie na pewno. Ale pilnikiem możesz.
Jeszcze nie. This looks really solid and I can't pry these boards off barehanded. Jak to nie? This looks really solid and I can't pry these boards off barehanded. Dobra, okej. Nie panikuj, to coś jest. There's something in the stove. Mhm. A half-burnt flyer. It's an ad for a Holton hardware store. A half-burnt flyer. It's an ad for a Holton hardware store. It looks like an old wedding dress. I'd rather not know what it's doing here. Bad idea. To zły pomysł. No i zły pomysł. Dlaczego mogę wyjść, czy nie? Mogę w końcu wyjść? It's locked. O. He? I co? O, Jezus. This can't possibly work. To nic nie da. Tym. It's not this. Uh-huh. Dobra, przepaliłam to, co teraz? Co teraz? Halo. Halo, Palomo Hernandez. Co mam teraz zrobić? This sicko's put up cameras everywhere. This looks really solid, and I can't pry these boards off barehanded. Nie ma, teraz mam wziąć, nie wiem. Co? Może tu coś? Co? No i co teraz robisz? Łóżko może? Krzesło? This sicko's put up cameras everywhere. A half-burnt flyer. It's an ad for a Holton hardware store. Dobra, pogrzebać mamy. Teraz trzeba tych okna podejść. Chodź tu. Z pogrzebaczem, że jak to się mówi. Tak, i otwieramy. O, dawaj, robimy drewno! Yeah. Na opał, na zimę. Tak dalej. I co teraz robisz? O, tam przeszuk ma teraz fajnie. Gdzie się zmieści? A, bo matar się zmieści tu? Nie wiem, no chodź. Bo materacek trzeba jeszcze iść. Materacku, zmieści się? O. Nie zmieści się, wiedziałam. O, jest. No nie wejdzie, no cholera, bycie jasna. Teraz... pogrzebać zostanie to. Okej. Dobre. Jeszcze zapisać raz. Dobra, chodź tu. Teraz, żeby wyjść, trzeba będzie... Albo nie ma, teraz trzeba będzie... Spojrzeć! No. It's high. But I should be able to get out through there. No, wysoko, co? Materacyk! Jej! Nie?
się wam. There's a lock. Locked. Aha. No tak, uciekniesz chyba w nosie. O. Ha. No to się zobaczcie ten dalej. Tam tu dalej trzeba iść. Tu chcę iść, po co? O, o. O, drabinka. Co z tym za niego zrobić? Nie, to są. This piece of wood looks like a railway tie. It's marked with the letters B-A-R. Oho. Jakieś B-A-R. Aha. Aha, no ja nie wiem co. Aha. Z dużo coś. Dobra, dobra, wiem. Tu muszę tę drabinkę umieścić, nie? This is suicide. The fence is electrified. Aha. A drabinki nie mogę postawić. This is suicide. The fence is electrified. Dobra, słyszę, pod napięciem. Aha, super. Dobra, to jak się podobał, a teraz są przygody Palomy. Jeszcze jakiejś innej osób będzie, nie. To może ja muszę do tego domu wejść chyba. Halo. Ty powiesz, muszę do domu wejść? Czekaj, co to jest. This piece of wood looks like a railway tie. It's marked with the letters B A R. No dobra, okej. Okay. To po co tą drabinę wzięłam? Aha. Po co mi drabina, się pytam? Drabina! Drabina wam pomoże. Drabinka was pomoże. Tak, może ja muszę do góry wstawić tą drabinkę, co tu, nie? A, co coś, chodź tu. Miała wracać chyba do góry, nie? Znowu. Tu? Chyba tu, chyba, czeka drabinka. Tu? O, jest drabinka. Po co mam tam wracać z powrotem? A, po moje rzeczy może, nie? No to biegaj. No właśnie. To są rzeczy. Rzeczy zabieramy, nasze rzeczy. Aha. Dobra. Idziemy stąd. Aha. No złaś. Dobra. Mamy nasze rzeczy i możemy tutaj otworzyć tą szafeczkę. Chodź tu. Aha. Oj, takie ciekawe. Teraz mogę otworzyć chyba tym pilniczkiem, nie? This can't possibly work. Tak, to nie. Pogrzebaczem? This can't possibly work. It's not this. No to jak nie, to nie. To kluczyk potrzebuje. Ha, ha, ha. Ha. A bo tu mam iść, po co? It's not opening. It's locked. To weź to otwórz. Czym? Drzwiami. Pogrzebaczem! W tyłek mu wkroczy, sadzisz i będzie... jak to się nazywało? Arrivederace. Wyzwieracze. O Jezu, co jak rąb. Tak, wiem, że to jest gra, nazywa się Still Life, znaczy zagrajmy drugi odcinek.
gramy Palomą Hernandez, aż mi się kojarzy z innego serialu Palomo. Więc polecam. Taki fajny serial. It's not opening. Nazywa się też Paloma. Palomka. Palomka. Może połącz to z tym. No nie, dobra. Dobra. Albo nie, nie chcę mi się już to robić. I tak, tu nie wyjdę. This is suicide. The fence is electrified. W samochodzie czegoś nie ma jeszcze? That's my phone on the front seat. I have to get it. I co, włamujemy się jednak? O nasz telefon. Ale jak? No. Locked. No lock, no i co? Znów zamknięte. Dobra się, fuj. Wiesz, że nabrać hałasu, ale co mnie to interesuje, no. No key in the ignition. That'd be too easy. At least I have my phone. Damn, the battery's dead. O, zadanie jakieś nowe. Czy te zadania się zapisują? Aha. Co ja mam telefon naładować pójść? O. Nowe zadanie. Pod jaką literą to zadanie jest? Dobra. Dobra, wracamy do góry. Chodź. Chodź tu, nasza Palomo. Palomo nieznajomo. Dobra, właśnie tam do góry. Ojej, co, wszystko już zabrałam rzeczy? Nie wiem. Jak mam nalować telefon? Gdzie jest prąd? An electrical outlet? It seems to be working. Aha. Weź telefon go naładuj? It'll never work. Aha. To ja mam go naładować. An electrical outlet? It seems to be working. Chyba działa. Ta. Może to mam zabrać? Ha. Ta. No i co, telefon? Jak naładować telefon? Halo? Widzowie, jak się ładuje telefon? Trzeba mieć ładowarkę. A half-burnt flyer. It's an ad for a Holton hardware store. A ona nie ma na tej ładowarki. Czego ładowarkę zrobić? Z anteny. It looks like an old wedding dress. I'd rather not know what it's doing here. Dobra, dobra, już znowu gadasz o tych sukienkach ślubnych. No nie wiem, gdzie, co ja mam teraz zrobić z tym telefonem. Może jeszcze muszę znaleźć. Ha, ha, ha. Po prostu weszłam tu. Łóżko nie ma teraz zabrane. Twoje kosmetyczki tylko. Ten chyba czej. Nie naładujesz. Dobra, podoba się odcinek, to zostaw suba, komentarz i łapkę w górę. Czyli kliknij subskrybuj, to czerwony przycisk tam w rogu, gdzie jest kanał, nazwa kanału. Napisałem subskrybuj, ten czerwony kliknij tam na dole, żeby więcej takich fajnych filmów zobaczyć ze Steel Light 2, dobra? No i napisz komentarz taki fajny jakiś. Czy się podoba wam Paloma Hernandez albo agentka Victoria McPherson? Dobra, nie wiem, czy postaci jest. Ale ile będzie, to będzie, dobra. Do następnego. Pa!